Jo, siemano, z tej strony Jiplay i jak widzicie za mną moja cała rodzinka, słuchajcie, właśnie wyjeżdża do dziadków, dlatego będę mieć wolną chatę, może zorganizujemy jakąś imprezkę, może poczilujemy, pooglądamy jakieś filmy, także zostawiajcie kciuki w górę, a idę odprowadzić naszą rodzinkę, także co, gotowi do dziadków, rodzinka, tak, lecicie? Tak, jesteśmy gotowi, jedziemy, Jiplay, pamiętaj tylko porządek w domu, żeby był jak ja jasne. Wrócę, więc dawajcie dzieciaki. W razie co, zaproszę tylko 35 kolegów, dobra, i do mnie przyjdą na imprezkę. No nie wiem, dobra. Dzieciaki wsiadać, jedziemy dobra, w takim to pa, razie. Rodzinka, pa. Trzymajcie się. Chciałbym pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału, a mianowicie Kubę10, D Pawła, Skadi, Ogama MC oraz Kiwiak S. A jeśli wy chcecie pojawić się następnym razem na tej liście, to wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. Ja już wbijam na chatę i słuchajcie, już się nie mogę doczekać. Nikt mi nie będzie dzisiaj głowy zawracał. Ej, a to co to jest za przesyłka? Dla Jiplaya? Ej, Jiplayka mi coś zostawiła, jakąś niespodziankę? Ty, normalnie prezent niespodziankę jakąś dostałem widzowi, kozacko. Ej, sprawdzimy to. Chwila. Straszny księżyc, ej, jakaś płyta czarna. Nie oglądaj tego filmu. Ej, dostałem jakiś film na płytce. Straszny księżyc, ej, ciekawe co tam jest nagrane. Ej, w sumie wiecie co? Kusi mnie, żeby w ogóle to odpalić. Niby jest tutaj wiadomość, nie oglądaj tego filmu, ale po co ktokolwiek by mi tutaj dawał właśnie to w skrzyni, jakbym miał tego w ogóle nie włączać. Ej, dobra, wiecie co, bierzemy jakieś picie, żeby nam się fajnie oglądało ten film, także bierzemy sobie picie, usiądziemy na kanapie i może odpalimy tą płytę. Okej, także wiecie co, odpalam tutaj, wrzucam tą płytę do właśnie odbiornika i odpalamy, słuchajcie, telewizor, także chłop. Widzę, że źle zrobiłeś. Co to za film? Włączyłeś płytę, naraziłeś się na ogromne niebezpieczeństwo. Jakie niebezpieczeństwo? Teraz twoje życie już nie będzie takie łatwe i proste i twojej rodziny. Czy jesteś sam w domu? Ej, co ja mam odpowiedzieć ci, straszny księżycu? Ty mnie słyszysz, co ja mówię w ogóle? Jestem sam w domu. Słyszę, słyszę cię i nawet widzę. Jak to mnie widzisz? Jakim cudem mnie widzisz, jak ty w telewizorze jesteś, co? Widzę, jak siedzisz na kanapie przed telewizorem. Czy na pewno jesteś sam w domu? Jestem, mówię, że jestem sam, ale czekaj, ja chcę wyłączyć tu w ogóle ten kanał. Nie mogę rady. Przełączyć. Czemu nie mogę nie tej płyty wyciągnąć? Wyłączyć. Nie da rady wyłączyć telewizora. A jeżeli to zrobisz, to będzie bardzo, bardzo o nie. źle. Ja idę po TNT jakieś i zaraz, nie słuchaj, da rady. Wysadzę ten telewizor i już mi nie będziesz głowy zawracać i będziesz mnie straszył, straszny księżycu. Nie da rady. Zaraz stąd wyjdę z tego wirtualnego świata i przyjdę po prostu do ciebie. O nie, zniszczę ciebie i twoją to. Rodzinę. Wychodzę nie, stąd! Nie, o nie, co jest grane, ty? Straszny mówiłem, księżyc! Mówiłem! Tu naprawdę mówiłem, jest! Mówiłem, że ej, wyjdę z swojego telewizora! Ej, no nie spodziewałem się tego, no bez przesady, ej, uciekaj, słuchaj, biorę pilotem, cię wyłączam jakoś, nie, nie wiem, da czy ty rady, jesteś... Nie da rady mnie już wyłączyć. Jestem teraz tutaj i będziesz moim podwładnym. Jaki będziesz podwładnym? Moim sługą. Chyba będziesz sobie żartujesz, ty. Robił ja, wszystko, ja wszystko, robisz. Co ci każę. Nic nie zrobię, słuchaj, weź normalnie, leć sobie stąd, nie chcę, słuchaj, cię widzieć, wyłączam Jiplay, telewizor. Robisz, a w sumie... masz się mnie jeszcze... słuchać. Jiplay, masz mnie się słuchać. Co mi zrobisz, Jiplay, masz mnie się słuchać. Tak, słuchać dostajesz się księżyca. Teraz. Słuchać się księżyca. Co mam trzymaj. Zrobić, straszny księżycu? Masz co rozwalić zrobić? Swój dom i domy innych, zaczynając rozwalić też od dom. Lumi. Rozwalić swój dom i domy innych, zaczynając od Lumi. Czyli nie, najpierw nie mój dom, tylko najpierw dom Lumi. Zaczynając... Ale możesz tutaj też rozwalić coś w swoim domku. Możesz rozwalić coś w swoim domku. Możesz rozwalić coś w swoim domku, idę rozwalić coś w swoim domku w tym momencie. Rozwalam no coś i super! W swoim domku. Teraz zaczynając od domu Lumi mam niszczyć inne domy. Niszczyć leć, inne leć! Domy. Później się zobaczymy! Później się zobaczymy ze strasznym księżycem, który jest moim szefem i panem. Będę wykonywał wszystkie jego rozkazy, a teraz idę zniszczyć dom Lumi. Zaczynając od domu Lumi niszczyć wszystkie domy w okolicy. Jiplay leci szybko do domku Lumi i rozstawi tutaj całą masę TNT i wysadzi po prostu domek Lumi. Zrobi jej super niespodziankę, tak jak prosił straszny księżyc. A my jesteśmy posłuszni i będziemy się słuchali strasznego Jiplay, księżyca. Jiplay, co ty robisz? Co zniszczyć ty robisz cały w moim dom domu? Lumi. Wysadzić dom Lumi, zaczynając od domku Lumi, niszczyć Jiplay, wszystkie pobliskie domy. Jiplay, ty oszalałeś? Wow. Po prostu? Co ty robisz? Wow, wow, trząsnąłem się, co jest grane? Gdzie ja jestem w ogóle? Lumi? Czemu tutaj rozkładasz TNT w moim domu? Szybko, usuwaj to! Rzućmy jeszcze balonem z wodą, jeszcze raz, słuchaj. Wow! Jakie otrzeźwienie, słuchaj, ja nie mogę, nie wiem co się stało, ty chyba zostałem zahipnotyzowany w ogóle przez straszny księżyc, kumasz? Co ty gadasz? Co jest ja grane? Nie mogę, ej, niedobrze. To ja te TNT tu rozłożyłem, poważnie mówisz? Tak, to ty
ty rozłożyłeś 100 TNT, lepiej zamknij drzwi, żeby tu nikt nie przyszedł. Ja nie mogę. I co? Ty pamiętam w ogóle, słuchaj, dostałem jakąś płytkę, odpaliłem ją w telewizorze i normalnie z tej płyty wyskoczył straszny księżyc i mnie zahipnotyzował, kazał mi niszczyć wszystkie domy tu w pobliżu. Wiesz co? To ja ci coś dam, żeby on więcej ci tak nie zrobił. W sumie kupiłam ci już prezent na święta. Poważnie? No ale jak wydarzyła się taka sytuacja, no to muszę ci pomóc teraz. Słuchaj, no dobra, co proszę, jest? Dostajesz co? Ode mnie takie oto super czerwone słuchawki. Ej, fajne jak nie słuchafony. Uwierzysz, ja to nie mogę. On cię już więcej nie zahipnotyzuje, nie masz się o co martwić, ja też takie mam, Poważnie? Też sobie kupiłam. Dobra, no to poczekaj, ubieram, hop, no i w ogóle jak wyglądam? Ej, fajne słuchawki, ty, ja nie mogę, i co, i teraz nie będzie mógł nas zahipnotyzować straszny księżyc, jak będziemy mieli te słuchawki, poważnie? Poważnie, teraz hipnoza już nie będzie działała, ale pamiętaj, nie możesz ściągnąć tych słuchawek, wiesz? Dobra, ty, a jakiś bicik tu można zapuścić, czy coś, jakąś piosenkę? No, pewnie tak, wiesz co, jeszcze tak dokładnie się nie rozglądałam na instrukcję, o co tam z nimi chodzi, no ale wiadomo, że hipnoza Dobra. Tutaj już ty, nie ty, ja mogę balony działać. Z wodą? Ty, kozackie, w ogóle masz sprzęty tutaj, coś ci oddam w zamian. Coś tam mam. Ej, no Jeep, bang. Ty, słuchaj, a może ty nie wiem, idziesz na policję, czy ty zgłosi w ogóle tą sytuację? Dobra, tu chodź, idziemy, słuchaj, ty musisz mi pomóc, jak ty wiesz, jak tutaj przeciwko strasznemu księżycowi, wiesz, co się zabezpieczyć i tak dalej, że słuchawki są, o, przepraszam tutaj, Lumi, to wcale tego nie chciałem ja łożyć. Ja cię jeszcze tu z przodu, to o, była hipnoza, nie. Chyba rozumiesz, słuchaj, że to nie było celowe, nie? No to rozumiem, to rozumiem. Ej, chwila, w takim czekaj, razie. Bo tutaj Jeeplejka jechała do dziadków. Ej, gdzie oni są w ogóle? Zobacz, auto tu porzucili. Przecież oni daleko nie zajechali. Stąd jechała Jeeplejka. A jak straszny księżyc ich porwał? Ty, no nie wiem, mam nadzieję, że nie. Nie strasz mnie, Lumi, daj spokój. Dobra, to idziemy. Chodź, idziemy na tą policję po prostu. Dobra, musimy ty, to zgłosić. Ty, a co tyle policjantów? Ej, czemu oni tak policjanci? Dziwni? O nie, ja zwiewam ej, po prostu. Lumi, w ogóle oni są chyba też zahipnotyzowani przez straszny księżyc. Ej, otrząśnijcie się. Balonem wam wrzucę normalnie z wodą. Dobra, tutaj balon. Lumi, ja dobra, otwieraj mi. Otwieraj mi tutaj szybko, dobra, chowam się. Otwarte, dobra, otwarte. Zamykamy. Gdzie oni idą, są? Gonią mnie. Idą, zobacz. Dobra, wynocha, wynoście się stąd, policjanci. Wy jesteście zahipnotyzowani, nie róbcie tego, co wam każe ten straszny księżyc. Otrząśnijcie się, bądź co bądź. Dobra, czekaj, są nad nami, Lumi. Ty, są nad nami. Tutaj tu są. Jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jeden, czekaj, tu poszedł na górę. Ej, idź sobie, panie. Dobra, czekaj, ja im tu nie dam rady. Odejdź, Lumi, bo cię dziabnę, uważaj. Dobra. Bo oni tu podchodzą, okej. Okay. Dobra, wygońmy ich stąd. Dobra, poleciał następny. Czekaj, ja tutaj, o nie, wleciał tutaj jeden. Okej. Okay. Udało dobra. Się. Chyba słuchaj, już nikogo więcej co robimy, nie ma. Co robimy? Ten księżyc może zahipnotyzować całe miasto. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Co ja jest grane? Ja mam pewien pomysł, bo jest taki astronauta tutaj w naszym mieście, który niedawno wrócił, był w podróży na księżyc i może on będzie wiedział, co z nim zrobić, no to gdzie on mieszka? Szybko, Lumi, bo policjant cię goni. Uważaj. Na Kwiatowej 5 on mieszka. Dobra, i co, on był na księżycu, ten astronauta? Ostatnio w ogóle wrócił stamtąd, więc może ci dobra, powie, jakie są metody. To ja, słuchaj, biorę autko tutaj, porzucone, gdzie jest tylko moja rodzina? To mnie zastanawia, słuchajcie, to jest dziwne. Normalnie Jeeplejka tu z dziećmi jechała, przecież to jest nasze auto, a gdzieś w ogóle auto zostało porzucone, policja w ogóle nas atakuje, słuchajcie. Ej, tu jest drugie auto? Ej, co jest grane? Już się pogubiłem, słuchajcie, widzowie, tak szczerze. Idziemy na tą Kwiatową i może znajdziemy tego astronoma czy astronautę. Ej, Kwiatowa 5, to chyba tutaj. Nie pamiętam, czy to był astronom czy astronauta, ale mam nadzieję, że on nam pomoże, słuchajcie, jakoś zwalczyć ten straszny księżyc. Ty, jaki świr! On normalnie w tym całym kombinezonie, słuchajcie, i w tym kasku chodzi. Jakby tutaj ciężko było oddychać, słuchajcie, na ziemi. Puk, puk, przepraszam, panie astronautu czy astronomie. Pan jest astronautą czy astronomem? Astronautą jestem. Aha, w ogóle po co pan na ziemi chodzi w tym kombinezonie i w tej kopule? Przecież tutaj można normalnie oddychać. Ja jeszcze chcę tutaj powietrzem z księżyca oddychać. A co pana sprowadza do mnie? A pan był na księżycu. Panie astronomie, ogólnie, znaczy panie astronauto, mam sprawę, straszny księżyc wyszedł z mojego telewizora, odpaliłem jakąś dziwną, podejrzaną płytę i grasuje na naszym serwerze. Musimy coś zrobić i go zatrzymać normalnie. On stanowi zagrożenie. Ja mogę panu pomóc w ten sposób. Ja z panem nie pójdę, ale niech pan trzyma takie specjalne miecze. To jest na straszny księżyc specjalnej temki? Tak, musi go pan przede wszystkim pokonać, a następnie spalić. Proszę tylko nie używać tego w moim domu. Miotaczem ognia, chwila, no to może tutaj wypróbuję, bo tu... Wow!
Jaka głupotka! Nie! Czyli pierw to, a na końcu to, podpalenie, tak? I wtedy on się spali i już tak. Nie będzie tutaj stanowił dla nas zagrożenia. Proszę pana, co pan zrobił z ogrodem sąsiadów? Już to gaszę, proszę zobaczyć, mam balony z wodą, hop, hop, hop. No to średnio, średnio panu wychodzi. A nie mogę trafić w ten płomień, coś dziwny płomień, w ogóle nie da się go w ogóle zniszczyć. Bo to jest płomień z księżyca, wow. Ale z tego, na którym ja akurat też byłem takim lepszym, dobra, prawda? To dziękuję za pomoc. Dobrze, to nie pomoże do mi pan, ale i tak dziękuję za te itemki. Do widzenia. Do widzenia. Tu zostawiam panu pyszne napoje do filmu na chillaucik, jak pan by chciał pochillować. Dobra, lecimy, słuchajcie. Mamy kozackie itemki od pana astronoma. W ogóle zobaczcie, wysyłamy fajerwerkę do nieba. Myślicie, że to spadnie teraz na dół, na naszą ziemię? Mam nadzieję, że nie. Dobra, poleciało sobie gdzieś do góry. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie to stanowić zagrożenia. Ale teraz postaramy się to wykorzystać w ogóle na strasznym księżycu. Tylko gdzie on jest? Słuchajcie, macie wszystko rozwalać po prostu. Ja cię mam tutaj normalnie, bum! Trafiłem cię, o nie, zniszczyłeś szpital! Straszny księżycu! Szpital? Ej, co w ogóle, co to jest za armia? Ty masz całą swoją wielką armię? O nie! Ty miałeś teraz robić to, idzie. Co ja ci każę! Już teraz, słuchaj, mnie nie będziesz hipnotyzował, cwaniaku, bo mam super słuchawki, ej, jedno serduszko! Będę! No nie, słuchajcie, poległem normalnie, straszny księżyc mnie pokonał, ale ty w ogóle, słuchajcie, rzeczy jakoś nie działały w ogóle na niego, nie wiem w ogóle, czy to jest skuteczne, tak jakby bardziej zniszczył, słuchajcie, szpital i tak dalej, niż w ogóle zrobił, co? Chodź, szybko! Co, ty mnie wołasz? Za mną! Przecież szybko, my się nie lubimy, haker, my się trujemy. Patrz, teraz jest wyjątkowa sytuacja. Co ty robisz? Mogę podpalić twojego ochroniarza normalnie. Mam super itemki. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale straszny księżyc grasuje w naszym mieście. Widziałeś? Widziałem, dlatego ciebie tutaj wołam. Chodź może na dół, żeby nikt nie słyszał, o czym mówimy. Co jest? Słuchaj, jest plan, żeby się go pozbyć i musisz mi w tym pomóc. Ale co ty zrobisz? Ja mam taki specjalny laptopik i ja po prostu zhakuję ten księżyc, ale ty musisz go tak po prostu zająć, żebym ja miał po prostu na to czas, dobra? W sensie, że go zagadam, powiem, że jest słabiakiem, opowiem mu jakiś żarcik i tak dalej, a ty go zhakujesz w tym czasie. Tak, myślę, no że dobra, byłoby tylko najlepiej. Musisz być ostrożny, wiesz co, bo on potrafi hipnotyzować, na przykład zahipnotyzował całą policję, mnie też zahipnotyzował, ale się otrząsnąłem, bo Lumi mnie rzuciła balonem z wodą, ale mam takie fajne słuchawki, tylko nie mam drugiego zestawu dla ciebie w razie co, więc proszę cię, żebyś był ostrożny, okej? Ja jakoś dam sobie radę, nie powinno być problemu. Oni tutaj są w ogóle! Dobra, szykuj ten laptop, przyszykuj się, dawaj. Trzeba uważać też na tych jego ochroniarzy, bo ich jest tutaj mega sporo, widzicie? Mają głowę strasznego księżyca. Ej, straszny księżycu, słuchaj, mam dla ciebie normalnie kawał do opowiedzenia. Ale znubowałem, słuchajcie, na starcie, samemu sobie tą rakietkę. Dobra, haker, zaraz tutaj to załatwię spokojnie, straszny księżycu. Dobra, jeszcze trochę czasu potrzebuję. Słuchaj, mam dla ciebie kawał. Ej, dobra, ja uciekam, ich tu jest za dużo. Dobra, bo ja cię tutaj muszę zająć, straszny księżycu. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia, słuchaj. Dobra, podsadzimy się tu. Straszny księżyc, dobra. Będę robić wszystko, co mi każesz. Wszędzie rozleję tutaj lawę. Wszystko haker, będę robić. Haker, co ty wszystko normalnie będę robić i rozwalać. Go. Patrzcie, zahipnotyzował go normalnie, co straszny księżyc. Co mam jeszcze robić? Co straszny, mam jeszcze robić? Straszny księżyc, o nie! Oni tu wszyscy podbili do mnie. O nie, ja wam dam, teraz was podpalam. O dobra, dwa serduszka. Haker, otrząśnij się normalnie. Co mam musisz jeszcze się ogarnąć. Księżyc robić? Rozwalić tutaj galerię nie handlową. Nie słuchaj się tego księżyca, słuchaj. Nie słuchaj się księżyca. Dobra, słuchajcie, jakoś sobie poradzimy. Za dużo ich tu jest normalnie. Haker, słuchajcie, miał w ogóle zhakować ten straszny księżyca, powylewał lawę tutaj i teraz jest w armii strasznego księżyca. Co ja teraz mam robić? Słuchajcie, samemu sobie nie poradzę. To jest w ogóle, słuchajcie, już prawie... O, dobra, ładujemy tutaj następne naboje, ale to w ogóle nie działa na straszny księżyc. Haker, ty jesteś normalnie słabiakiem. Jesteś... Mówiłem ci, że możesz... Gdzie on zniknął? Słuchajcie, gdzieś się przeteleportował. Zniknął normalnie haker, już teraz mi nie pomoże. Dobra, tam jest tam cała armia, słuchajcie. O nie, jeszcze straszna babuszka tu jest. Ja się chowam. Chodź tu, nie bój się mnie. Obserwowałam wszystko. Odejdź ode mnie, przeklęta zmoro. Spokojnie, ja chcę ci pomóc. Jak mi chcesz pomóc, co? Ja wiesz, że ja potrafię latać i mogę omijać te twoje strzały. Słuchaj, widziałam, że księżyc, że chcesz go pokonać. Ja ci pomogę, bo on mnie też strasznie zdenerwował ostatnio. Poważnie mówisz? Poważnie. Serio? Mam dla ciebie oto różdżkę, proszę A jeszcze co to za tutaj. Magiczna różdżka? I co to Oj, są za itemki? Cudowna, musisz wypróbować to wszystko i się no dobra, przekonać. To może Ale na tobie nie wypróbujemy. Na chodź tu, chodź tu. To... Babuszko straszna, ja to na Ale tobie na wypróbuję. Ale na mnie to nie działo.
Dobra, a czemu ty nie możesz, jak ty jesteś taka kozaczka, no to czemu ty nie możesz pokonać w ogóle strasznego księżyca, co? Bo ja się go troszkę, odrobinkę tylko boję. Wow. I dlatego fajnie, żebyś to ty zrobił, no a nie dobra, ja. Dobra, jak się cykasz, to ja, słuchaj, postaram się to załatwić. Fajne w ogóle, słuchajcie, o nie, czary. Zamroziłeś mnie? Nie myślałam. Słuchaj, leć i go po prostu pokonaj. No fajnie, jakbym umiał latać, to może bym poleciał. Dobra, robimy sobie tu schodki, widzowie. Zrobimy sobie tutaj schodki normalnie z TNT. Może to nie jest za bardzo rozsądny pomysł, ale z góry będziemy mieli większą przewagę nad strasznym księżycem i postaramy się użyć tych właśnie przedmiotów, okej, tutaj, które dostałem od strasznej babuszki, a to mianowicie jest ten biogan. Tutaj jest w ogóle pełno tych ochroniarzy jeszcze, słuchajcie, patrzcie. A nie, tamten to już jest pokonany. Co? Ile ich tu jest? Cała armia? Ej, to akurat tak dobrze nie działa, już lepiej, słuchajcie. Chłopaki, nie siedzieć! Proszę wszystko rozwalać dookoła! O nie, sam tutaj spadłem, ale słuchajcie, większość poszła normalnie, bardzo dobrze mi poszło. Dobra, a macie wy, ja teraz idę szybko na moje schodki i słuchajcie, do kolejną roboty, próbę. Chłopaki. Muszę na początku pozbyć się tych ochroniarzy, którzy tak naprawdę, słuchajcie, nie są tacy silni. Ej, zaraz balonem z wodą zarobisz, ty straszny księżycu. Co ty tutaj, czego chcesz w ogóle? Tylko delikatnie gilgocze takie baloniki. Zobacz, co ja robię normalnie, twoi tutaj ludzie nie mają szans. Zobacz, tak naprawdę jacy są w ogóle bezużyteczni. Ale to jest mała część mojej armii, spokojnie. A ja zaraz ciebie, bam. Słuchaj, trafię, o nie, słuchajcie, jakie on uniki robi. Słuchaj, tak się składa, że w ogóle mam magiczną różdżkę, którą dostałem od strasznej babuszki i zaraz ją na tobie wypróbuję normalnie, no. Na mnie? Powiem ci, że tak naprawdę to jestem bardzo ciekawy. Mam biogan normalnie. Ja na tobie też. Ale tam mnie gilgocze. Tak, gili, słuchaj, pogilgotam się trochę z tobą normalnie, straszny księżycu. Gili, a nic mi na razie w ogóle tym nie robi. Jak to nic ci nie robię? No co ty, stary, normalnie ja tutaj robię i to nie, i to bardzo dużo. Dobra, czekajcie, na razie tutaj wbijam na dół i muszę, o nie, trzęsienie ziemi szybko robimy tutaj, trzęsienie ziemi leci, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, muszę w ogóle wymyślić plan. Nie wiem, czy bardziej używać tej właśnie różdżki, czy tego biogana. Tutaj mi zostało tylko 5 naboi, dlatego słuchajcie, to jest tak naprawdę rozkminka. Na początku sobie zrobimy może, o, to jest mega kozackie. Chodź tu, straszny księżycu, chodź ci powiem żarcik. Przychodzi baba do lekarza, nie? Tak, jest taki żarcik. No, co, i słuchaj, co? Patrz. I bum, strzela cię normalnie co ty zrobiłeś? Promień. I widziałeś? Co ty zrobiłeś? Normalnie to jest z nieba płomień, normalnie raz zlatuje. O nie, tu są następni. O nie, 2 serduszka, słuchajcie. Ja uciekam, no nie, znowu poległem w walce ze strasznym księżycem. Tam jest jeszcze jego, słuchajcie, przepotężna armia, ale patrzcie, zaskokuj ich. Uwaga! I bęk! I teraz troszeczkę wyżej i bęk, słuchajcie, bo oni tak naprawdę mu pomagają i stanowią dosyć duże tak naprawdę zagrożenie, bo są dużą masą. Jeśli ich w większości się pozbędziemy, to myślę, że nie będzie problemu już z wykończeniem samego strasznego księżyca, tym bardziej, że mamy tą magię. Okej, on gdzieś tam był, słuchajcie, ostatnio nas pokonał. To w ogóle było kozackie strzał. Ej, straszny księżycu! I uwaga, bam! Następny co razem ty? Dostałeś. Co ty robisz? Słuchaj, teraz chodź jeden na jeden. O nie! Ha! Słuchajcie, to było kozackie. Osłabiliśmy go normalnie. Jeden na jeden już nie był takim kozakiem. Teraz musimy oczyścić właśnie tylko miasto z jego tutaj ochroniarzy i jego tych podwładnych normalnie gagatków. Zobaczcie, oni w ogóle są dosyć słabi i normalnie myślę, że się pozbędziemy strasznego księżyca. Teraz tylko tak naprawdę muszę w ogóle odnaleźć Gplejkę i moją rodzinę. A ty co tutaj, gagatku? Chcesz zobaczyć siłę ze słońca? No to masz ty, cwaniaku jeden. Dobra, daj mi spokój. Ja się stąd zwijam, słuchajcie. I muszę namierzyć moją rodzinkę w ogóle, kozackie słuchawki. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa.